Kiedy byłem młodym chłopakiem, chodziłem jeszcze do gimnazjum, byłem bardzo nieśmiały. Nie byłem przebojowy, nie byłem towarzyski, nie byłem jakoś szczególnie lubiany. Z perspektywy czasu nie uznałbym siebie za osobę ani ciekawą, ani jakąś super fajną. Kino dopiero poznawałem i zaczynałem się dopiero interesować filmami. W tym czasie właśnie trafiłem na film Top Gun z 1986 roku. To był zupełny przypadek. Przeglądałem ówczesnego Filmweba i przeglądałem top 500 najlepszych filmów wówczas. I trafiłem właśnie na ten film. Włączyłem go i totalnie się nim zachwyciłem. Był to bowiem film, który był taki ultra cool, taki totalnie mega fajny na wielu poziomach. Już sam fakt, że była to historia o pilotach myśliwców, wynosił ten film ponad przeciętność. Walki samolotów były przedstawione tam w widowiskowy sposób i nawet dziś robią spore wrażenie. Ale przede wszystkim bohaterowie tego filmu byli rewelacyjni, byli takimi 200-procentowymi czadami. Zarówno Maverick, jak i Iceman byli no po prostu przezajebiści. Postać Cruza była odważna, przebojowa, wyszczekana, niepokorna, a Iceman był taki... miał zupełnie odmienny zestaw cech. Był taki zimny, beznamiętny, bezwzględny, a czasami taki też przez to bardzo złośliwy. To zderzenie charakterów, którzy mieli taką ogromną pewność siebie zbudowaną na zupełnie różnych fundamentach, było część no, bardzo angażującą do oglądania i no, oglądało się to kapitalnie. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Maverick i Iceman byli bowiem osobami, które miały w 100% odmienny od mojego charakter. Szczególnie Maverick. Pamiętam, jak wtedy zachwyciłem się tym filmem, kupiłem sobie kurtkę skórzaną, okulary awiatory i zacząłem rozglądać się za motocyklem, którego ostatecznie nigdy nie kupiłem. No ale wiecie, kryzys wieku średniego przede mną, więc kto wie, może jeszcze będzie na to czas w moim życiu. Nie dziwię się, dlaczego Top Gun, mimo że to scenariuszowo bardzo prosty film, stał się tak ikoniczny i przeszedł do klasyki kina. Oferuje on bowiem unikalne filmowe doświadczenie. Przede wszystkim wyjątkowy klimat. Jest on zbudowany na wielu fundamentach. Przede wszystkim na bohaterach, którzy są tacy super cool i o których już troszkę powiedziałem. Ale też strona wizualna jest zachwycająca. Lato, palące słońce, piloci spędzający wolny czas między kolejnymi lotniczymi przygodami. Piwko, siatkóweczka, wieczorem kluby, to wszystko utrzymane w stylistyce lat 80. Jednocześnie ten sielankowy klimat jest przeplatany no, z poważnymi walkami myśliwców, które są zrealizowane tak, że nawet po 36 latach od premiery ogląda się to z bardzo dużym zaangażowaniem. Mimo że technologia poszła do przodu, zarówno ta filmowa, jak i wojskowa, te sceny walk ciągle robią bardzo duże wrażenie. W całą tę historię wpleciony jest romans pomiędzy Maverickiem a Charlie, który ma taki swój no, wyjątkowy urok. Charlie jest najpierw podrywana przez tego pilota, a potem okazuje się, że jest jego instruktorką. Ten twist fabularny, mimo że no jest doskonale mi znany, zawsze mnie bawi bardzo, jak oglądam po raz kolejny ten film. Cała ta relacja jest budowana stopniowo i wybucha dopiero w drugiej części filmu. Kelly McGillis jest no, świetna w swojej roli. Odnajduje się zarówno w scenach komediowych, jak i tych romantycznych. Mimo że ta relacja przepełniona jest taką no, namiętnością po prostu, to nie jest ona taka cukierkowa, nie jest ona idealna. Jest ona tylko też jednym z wątków tego filmu i nie odciąga uwagi od głównych wydarzeń fabuły. To wszystko uzupełnia muzyka, która no, przeszła już do legendy. Piosenka Take My Breath Away zespołu Berlin otrzymała Oscara. Cały ten soundtrack to był jeden z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. Z tego co pamiętam, chyba sprzedano ponad 9 milionów kopii tego filmu, tego soundtracku, więc chyba ona się pokryła 9-krotnie platyną, co było spektakularnym sukcesem. Również Kenny Loggins i jego Danger Zone pojawia się kilkukrotnie w filmie i też buduje taki super fajny klimat tego filmu. W połowie filmu dochodzi do tragedii. Wskutek wypadku lotniczego ginie Goose, radiooperator i najlepszy przyjaciel Mavericka. Szkoda, bo polubiłem Goose'a i był on takim ideałem przyjaciela. Był taki lojalny, oddany, ciągle wierzył w Mavericka i wspierał go mimo tego, że no, wielokrotnie przez niego miał problemy. Anthony Edwards obdarza swojego bohatera taką no, bardzo pozytywną aurą. Jego postać jest bardzo sympatyczna, a wszystkie komediowe sceny z jego udziałem to jest czyściutkie złoto. Wątek Goose'a będzie rozwijany w sequelu filmu, bowiem do elitarnej szkoły pilotów przystąpi Rooster, jego syn, którego jako młodego chłopczyka widzieliśmy w części pierwszej. W tej roli wystąpi Miles Teller, którego dawno nie widziałem w kinie, bowiem zrobił sobie no, taką
chyba sobie zrobił kilkuletnią przerwę od wielkiego grania. W niczym go chyba nie widziałem od bardzo, bardzo dawna. Do filmu Top Gun na przestrzeni całego swojego życia wracałem wielokrotnie. I za każdym razem dostarczał mi sporo rozrywki. Kocham klimat lat 80. A tamten film jest no... szczytowym osiągnięciem kina tamtej dekady. Powtórzyłem go sobie również przed premierą części drugiej. Recenzja filmu Top Gun Maverick znajduje się już na kanale i zachęcam do jej sprawdzenia. Jestem ciekaw, jak wspominacie film Top Gun z 1986 roku. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakiś sentyment do tego filmu i jak go oceniacie dzisiaj. Zachęcam do dalszego śledzenia kanału, regularnie tutaj wpadają popkulturowe materiały, głównie o nowościach filmowo-serialowych, ale tak sobie myślę, że będę kontynuował tematy związane z filmografią Toma Cruise'a. Uwielbiam tego gościa. Jest jeden z moich ulubionych aktorów i ulubionych twórców Hollywood. Tak więc co jakiś czas będę wrzucał tutaj materiały o wspaniałych filmach z jego udziałem. Wiem, że nowości lepiej się oglądają niż recki starych filmów, ale to nic. Najważniejsze, żebym miał też frajdę z prowadzenia tego kanału, stworzenia nowych treści, a może ktoś będzie zainteresowany sprawdzeniem omawianego filmu lub sprawdzeniem takiej recki. Ja się zawsze cieszę z każdego wyświetlenia na kanale, więc jeżeli ktokolwiek skusi się na wysłuchanie takiego materiału, to będzie mi po prostu bardzo, bardzo miło. Przy okazji zapraszam na swój fanpage na Facebooku, na grupkę mojej społeczności. Wszystkie linki macie w opisie. I cóż, widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Cześć!